Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na Paladyna i dzisiaj na Paladynie będziemy sobie sprawdzać, jak tutaj nam pójdzie w tym nowym lożku, ile tutaj uda nam się pięterek pokonać. No na pewno będzie to więcej niż na Łowcy, z którego wczoraj właśnie był film, no a na pewno mniej niż na Berserku, więc z którego film był przedwczoraj, no ale to po prostu sobie zobaczymy. No levele na pewno jakieś tam powbijamy, więc na ten moment sobie tutaj... Myślę, że na ten moment za dużo tutaj nie będziemy robić. No na pewno coś wrzucimy do kibelka. Tutaj mamy kilka itemków, jak sami widzicie zresztą, właśnie takich można powiedzieć czystych do wrzucenia. Tutaj sporo na punkty życia. Co mi tam wydropi na punkty życia, to już sobie odkładam, żeby potem mieć w razie czego na po prostu podmianki właśnie tutaj u tego kowala dzięki tej nowej opcji, więc sobie te itemki leżą. Dobra, to ma plus 48, łączną odporność, więc możemy podmienić. Trochę pancerza tracimy, ale trudno. Okej, cyk, dobra, kibelek mamy załatwiony i teraz przejdziemy sobie, no misji oczywiście nie będę robił, przechodzimy sobie do rzutu kością i zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Też mi ktoś napisał, zaraz wam pokażę, w sensie ktoś mi napisał, to tam chyba na Discordzie, dostałem informację, że został naprawiony błąd z kalendarzem, który był tam po wprowadzeniu tego daily login bonusu. Był tam właśnie błąd, że miałeś 20×20 okienek, a ci nie zaliczało achievementu. Teraz zostało to naprawione. Tam z tego co widziałem, to po prostu ten achievement został inaczej sformułowany w klaserze. Dzięki temu już tego po prostu błędu nie ma. Po prostu tam dopisali, że chodzi o kalendarz adwentowy, czyli ten na Boże Narodzenie i tyle, żeby nie było niedomówień, że ktoś tam odbiera, ma okienka, a mu po prostu tego nie zalicza. Mogę wam to oczywiście pokazać. To jest gdzieś tutaj. Otwierasz okienek, otwórz okienko 20 grudniowego kalendarza dziennego, czyli no grudniowego kalendarza, więc wiadomo o co chodzi. Druga sprawa, też nie mówiłem, że zostały dodane potwory z nowego lochu właśnie do klasera, więc można je dostać, jak pokonamy wszystkie. Także ten klaser został tam w jakimś stopniu uzupełniony właśnie o te potwory, gdzieś tutaj są. I kolejna sprawa jeszcze, ja się tutaj dziwiłem, że z każdego piętra dostajemy epic, a po prostu nie wiedziałem o tym, dopiero też wczoraj mi napisaliście pod filmem, że jest 100% na epic z tych tutaj pięter właśnie w tym 13 piętrze, tak więc tak to wygląda. Okej, lecimy dalej. Tutaj, no to możemy kliknąć, dopiero co kupca zrobiłem, więc sobie poulepszamy na maksa, niech będzie na ten moment. Tutaj sobie leciało dalej, ok. I dobra, co my tutaj mamy? Możemy coś oddać? Chyba nie bardzo. Co w ogóle chce Wiedźma dzisiaj? Wiedźma dzisiaj chce pasy. I czy my mamy jakieś pasy? No nie bardzo, nie bardzo. Mamy tutaj jakieś epiki, możemy sobie wziąć tak. Tutaj mamy coś, co kosztuje w miarę golda, 2,5 miliona dokładnie. Więc chyba nie mamy co dla tej wiedźmy. Pupile powiem wam, że już tutaj na Berserku robię dosłownie od lewej do prawej, bo już nie ma znaczenia, czy ja tutaj policzę, czy coś tam potestuję, czy coś, i tak często przegrywam walki, które powinienem wygrać i tak dalej. Niestety już powoli zaczyna się ten etap. Na Berserku to już dawno, tutaj już powoli wchodzimy na ten etap, że jest po prostu duża losowość. Także lecę od lewa do prawa, albo się uda, albo się nie uda i tyle. Więc okej, no zobaczymy, jak to wygląda. No dzisiaj widzicie, od lewa do prawa najlepsza taktyka, 5-0 jest, więc spoko. Lecimy dalej. Tutaj mamy portal, akurat dzisiaj powinniśmy go pokonać, jeżeli nic się tam nie wydarzy dziwnego. 14% ma, no fireballek 20 milionów i okej, pokonany. Troszeczkę więcej niż pół HP nam zjechał, ale grunt, że pokonany, grunt, że mamy te dodatkowe procenty do HP, wiadomo, zawsze to się przyda. I okej, dobra, dalej, tutaj możemy już kliknąć, niech będzie, zwabimy bohatera. I co więcej, poczekajcie, tu nam się ta kopalnia buduje. Chcę teraz tą kopalnię standardowo do 25 poziomu, potem zrobić stop, troszeczkę tutaj akademię podbić, troszeczkę takie inne rzeczy można powiedzieć, no a potem już będę dalej leciał kopalnię, więc tak to będzie wyglądało. Dobra, pupila możemy machnąć, bo już tutaj mamy achievement zrobiony. Tu sobie dołączymy portal 15%, 313, no trochę mu zbiliśmy, więc nie jest źle. Kółkiem zakręcimy później, jak już bijemy ten, powiedzmy, level. Demonko już tutaj zrobił sobie ten loch, tyle ile mógł, tyle zrobił, jak sami zresztą widzicie, prawie 2 levele przewagi nad nami. Więc dobra, no i co? I tak myślę, i chyba wszystko tak naprawdę jest zrobione, to co możemy zrobić przed jakby przed wbiciem levela, a ręki nie będziemy, no bo szkoda expa, kółka też nie będziemy, no bo mówię, wbijamy jeszcze ten level, więc okej, możemy nawet sprawdzić na liście, skorzystamy z nowości, która została wprowadzona, awka niezrobiona, to niezrobione, cyk, 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 no a cała reszta zrobiona, czyli jest okej, misję dnia też zrobiliśmy niepotrzebnie, ale spoko, w sensie niepotrzebnie, no tutaj raczej tą hydrę, chociaż nie, to już jest czterogłowa, to raczej jej nie wbijemy. Dobra, i chyba co? I chyba wchodzimy do tego lochu, chyba nie ma co się zastanawiać. Więc tak, myślę, że wchodzimy, myślę, że nie ma co czekać. Patrzymy, Tyranka Tessy, po raz trzeci już z nią walczymy i ona powinna dosyć łatwo tutaj nam paść. Zobaczcie, jak ona nam malutko bije. My tutaj dosyć mocny hitek, no te uniki, ale okej, pokonana, 300 milionów expa mamy i wbiliśmy 371 od razu. Mamy jakąś klatę na wszystkie cechy niestety, ale spoko, premia do PD już 8%, zobaczcie, już niedługo będziemy mogli w jednym itemku mieć 10%, strasznie fajnie, strasznie przyjemne te runy się robią, jak już zbieramy naprawdę ich dużo. Tutaj jak sami widzicie mamy ich no prawie 500 quinquavigintilionów, niech będzie, więc no i już sami widzicie jakie to są bonusy, tutaj punkty życia 12%, PD 8%, więc no jest to naprawdę dużo. Tak jak mówię, czekam aż będę miał 50% golda w jednym itemku, to są stare, więc nie ma co patrzeć, 50% golda w jednym itemku i właśnie 10% PD w jednym itemku, będzie to strasznie wygodne. Dobra, lecimy dalej. Piekielny Peter, to jest wojownik, też nie powinno być tutaj większego problemu z nim, chociaż ta walka pewnie troszkę będzie trwała, no bo to wiadomo, wojna woja, jakiś fajny krytyk z naszej strony, kolejny. No i teraz dokładnie, powinien paść, mamy coś na urodzinowe swoją drogą i mamy klatę plus 9 tylko, więc nie jest ona wybitna, ale wiadomo, będzie do tam kibla, czy tam ewentualnie do czegoś innego, więc dobra, kolejny pokonany bez problemu, zaraz wejdę na pocztę, sobie pozapisuję te walki, niech będą i dobra, i mamy maga, no na maga jak sami widzicie fireball nie zadziałał, ale tutaj mocne hity i także z nim problemu nie ma. Znowu mamy klatę, znowu mamy urodzinową klatę, ale także nie robi szału, więc dobra, lecimy dalej. Leander po raz kolejny, z nim się tutaj mierzymy i zobaczmy jak to tutaj wygląda. 5,7 milionów, no fajnie, fajnie, to jest wojownik, więc... No tutaj zablokował, o, możemy już pierwszy raz możemy przegrać, zobaczcie, niefortunna walka. Jakieś tam krytyki nam posprzedawał, jakieś bloki i zobaczcie, że nam niestety, że padliśmy po prostu my. No ale dobra, lecimy dalej. No te bloki widzicie, jak walczymy z wojownikami, to te bloki są ciężkie, no i znowu przegraliśmy. Dobra, lecimy dalej. Te bloki są dosyć ciężkie, bo jednak mimo wszystko my tutaj po tym fireballu już nie mamy jak się bronić, tak jak ja zresztą mówiłem, a tutaj on może takimi blokami sobie tą walkę wygrać. No ale dobra, no pokonamy go na pewno, to kwestia szczęścia. Dobra, no myślę, że... O, i akurat kolejna próba, to już ją sobie obejrzymy. Myślałem, że będę musiał więcej poklikać. Bitwa gildii akurat teraz się skończyła. Dobra, poczekajcie, to sobie pozapisujemy, żeby tutaj w razie nie zgubić tych walk po prostu. No i okej, jak to wygląda? No z Firebola za 17 milionów. Tutaj zobaczcie, że on blokuje dosyć sporo. No, tu jakiś fajny krytyk. Kolejny 12 milionów, też prawie 12, no i jeszcze zablokował, no ale okej, pokonany. Co tutaj mamy? Pasek na wszystkie cechy, więc dobra, także do kibla będzie. Spoko, w sensie, nie wiem czy spoko, ja na Paladynie nie planuję nic tutaj w urodziny robić, więc to akurat jest okej, nie będę musiał tych epików szukać, ale generalnie na innych postaciach, gdzie będę i tak tych epików szukał, to po prostu zbytnio mi się one na ten moment nie przydadzą, bo i tak bym dropił, a tylko mi zawalają miejsce, no ale trudno, tak to wygląda. Mamy Choleryczkę Hanę, więc zobaczmy jak to tutaj z nią wyjdzie. No to już jest mocny mag, na nim... W sensie nie, inaczej, na Łowcy stanęliśmy na Leanderze, o ile dobrze pamiętam, natomiast na Berserku stanęliśmy na 17. Tu wam troszkę zespoilerowałem, kto tam nie widział poprzednich odcinków, ale zawsze może sobie wbić, zobaczyć jak te walki wyglądały. No i dobra, czy my jesteśmy ją w ogóle w stanie pokonać? Wydaje mi się, że może być... Chociaż nie, no tutaj jakieś fajne kryty jakby siadły, to powinna ona paść. Tylko no sami widzicie, ona tutaj dosyć sporo bije. Więc nie jest to... No ona by nam dała level kolejny, 372, jakbyśmy ją pokonali. No dobra, no dwa kryty jakieś z górnego rozrzutu i chyba jesteśmy w stanie ją pokonać, tak mi się wydaje. Jakby ona teraz nas... jest. Nie, no tu powinien być krytyk, ale dobra, ona jest do zrobienia. Więc co, no klikamy. Dokładnie, jest do zrobienia, 372 level. Walka nam się zapisała, zobaczmy jakie krytyki tutaj na nią poszły. Choleryczka Hana. Cyk, pierwszy krytyk bardzo mocny, ona też krytyk, ale my znowu z dużego rozrzutu 14 milionów, kapelusz 10% PD, jak najbardziej nam się przyda. Będę tutaj musiał tych... Tak naprawdę powiem wam szczerze, że dzięki temu słabnięciu run możemy sobie na przykład co epic szukać jakiegoś idealnego, w sensie na nas już mamy ten idealny jakby set, czyli łączną odporność i punkty życia, ale możemy sobie na przykład w kolejny epic szukać tu dla wojownika, potem dla maga i tak dalej, a potem tylko będziemy te runki po prostu swapować i tu chodzi o to, żeby oni mieli full odporność i 15% punktów życia i to jest bardzo łatwo uzyskać dzięki temu swapowaniu run, więc to jest akurat bardzo na plus, aby też ci nasi towarzysze mieli właśnie, byli ubrani po prostu spoko. Dobra, no tu mamy wojownika, on trochę bije, jak sami widzicie, 50 tysięcy siły, ale no tutaj mocne krytyki. No i czy on by był tutaj do zrobienia? No tam 19 milionów. Może i by był, poklikajmy go. No to jest 16, no jakbyśmy doszli do tego samego co na Berku, to by było co najmniej dziwne, ale sami widzicie, że on tutaj... po części jest do zrobienia. Na Berku tam na pewno dalej możemy pocisnąć, to nawet nie ma dwóch zdań, tylko po prostu ja na tamtym odcinku nie chciałem, bo chciałem się po prostu przebrać, bo tam na tym Berku mam dosyć stare itemki, tam chyba sprzed 20 leveli jakoś, no ale okej, no jak to tutaj wygląda? 3 miliony, więc no wydaje mi się, że on byłby tutaj do zrobienia, takie mam przeczucie. Ale dobra, no na niego ile? No nawet 200 grzybów niech będzie, to jest 300 milionów expa, piechotą nie chodzi, więc niech będzie 200 grzybów do 3650 od teraz. No i zobaczymy, może by tutaj się udało jakoś go pokonać, pewności nie mam, no ale zobaczymy czy jest tutaj w stanie. No tak jak mówię, no wojownik, kurczę, nie może blokować, jakieś hity muszą mu słabe wchodzić, nam parę krytyków jakichś mocnych. Jednak te wiecie, to jest 26 dokładnie tysięcy siły więcej, więc on jednak te obrażenia od nas dostaje dosyć niskie. No ale dobra, popróbujemy. Na pewno wiemy, że jest on tutaj w naszym zakresie do pokonania, o, powiedzmy tak. Kto to jest w ogóle? To jest Anioł Apokalipsy Alex, okej. Więc zobaczymy. W ogóle taką miałem rozkminę też, że skoro na przykład jest w tym lochu Leander, czyli taki można powiedzieć angielski support, to ciekawe czy by dodali tutaj polskich supportów, czy w ogóle coś takiego było w planach, czy oni może są, ja nawet nie wiem, że są, możecie mi dać znać, no bo w teorii skoro jest angielski, no to powinien też być polski, ale może to tam jakoś w przyszłości dodadzą, jak na przykład rozwiną 13 piętro do 30 przeciwników zamiast do właśnie 20, tak jak teraz. No ale okej, no w mroku tutaj, już mówię o mroku, bo raczej z tego co widzę nie jest to na razie do naszego, do zrobienia po prostu. W mroku z tego co pamiętam to ja mam tutaj 10 dopiero, więc tego 10 raczej będzie ciężka, co dopiero kolejnych. Dobra, no jeszcze 20 prób. Zobaczmy jak to wyjdzie. No ciężko. No jeszcze 10, ale kurde, tam 3 miliony HP mu raz zostało. To była taka pewnie idealna próba, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, koniec. No dobra, doszliśmy do 16, więc i tak nie ma tragedii. Dwa levele można powiedzieć, że wbiliśmy, więc jest okej. Mówię, no on jest tutaj, jest do zrobienia. Jest w naszym, taka idealna próba 3 miliony, więc tam no dosłownie pewnie jakieś obrażenia żeśmy stracili, więc byłby on do zrobienia. Ale na razie nas on nie interesuje. No i co, możemy tutaj w sumie na tym Paladynie jeszcze trochę poklikać, bo dawno tutaj... nic nie klikaliśmy, jeżeli o niego chodzi. Golden Gianpiego no to nawet nie ma co, bo to jest mag. My tutaj nie jesteśmy berkiem, aby go pokonać. 13 piętro, 10 na 10. No i zobaczmy, jego by się przydało pokonać, bo on by raz, żeby nam dał 300 milionów expa, dwa, żeby po prostu odblokował nam kolejnego peta. Tutaj właśnie w tej naszej stajni, w pupilach, no ale czy on jest do zrobienia? 6 milionów, no on jest do zrobienia chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że on jest na spokojnie do zrobienia. Dokładnie, padł, super. Zobaczymy sobie oczywiście tą walkę. Strefa mroku, cyk. Dobra, i dzisiaj będziemy mogli złapać peta, więc to jest akurat bardzo, bardzo fajne. Okej, ile ten mu zabrał? O, ten mu zabrał bardzo dużo, zobaczcie. No Mak tu praktycznie nic nie zrobił. Ta miała chyba 198. I ta, zobaczcie, ile tutaj uników musiała zrobić. Wow, no to Kunegunda podziałała. I mamy jakąś broń, 44% runa, więc taka jak nasza. No i tutaj szału w sumie nie ma. Temu też minus 6. No to chyba do rozmontowania, chyba nie ma co się zastanawiać. Czy my tutaj jeszcze mamy coś do rozmontowania? To wszystko są epiki takie, wiecie, pełnoprawne, nazwijmy to, ze sklepu, więc raczej nie bardzo. Dobra, no i sprawdźmy, czy my tą Tessy jesteśmy w stanie pokonać tutaj. Wydaje mi się, że nie, bo już na Berserku z nią były dosyć duże problemy. To jest w teorii zwiadowca, no też tutaj Kunegunda by musiała jakieś czary porobić, ale chyba nie ma opcji. Dalej, poczekajcie, tutaj w ogóle w tym Estorosie tego Holundera, czy my jesteśmy już w stanie go zrobić? To też jest wojownik, też pamiętamy, że już tutaj próbowaliśmy i dosyć były bliskie próby, 35 milionów, 5 milionów, no chyba on jest do zrobienia, tak mi się wydaje, więc spróbujmy tutaj poklikać. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Zadowolony jestem, no jakiś progresik znowu na tym Paladynie, dosyć dawno tutaj nie byliśmy, jeżeli chodzi o lochy, a tutaj jak sami widzicie troszkę nam tutaj się odblokowało, no tego peta zdobędziemy, to jest jak najbardziej na plus. I tyle, no, z tego nowego lochu też expa swoje dostaliśmy, więc okej. Z tego co wiem, Demonko tutaj ma 5/10 w tym, 5/20 w tym Esterosie w mroku, z tego co tam patrzyłem na filmiku, więc no on tego Holundera pokonał. No i my też, dokładnie, my też jesteśmy tutaj w stanie go bez większych problemów pokonać. Dobra, dostaliśmy jakąś czapę dla zwiadowcy. -1, no nie ma co podmieniać. Dobra, zobaczmy sobie, jak tutaj z tym Holunderem to wyglądało. Pyk, pyk. Dobra, 233 miliony. Oj, nie tak chciałem, sorki. 233 miliony, ten mu zabrał no niedużo, 20. Mak, no swoje zrobił, ale też nie za wiele. No i dobra, Kunegunda, no Kunegunda ponad 100 milionów, jeżeli dobrze widziałem, zabrała, więc no to o to właśnie chodzi, w tym, lochu, że to Kunegunda, w tych lochach w zasadzie, że to Kunegunda musi tutaj czary swoje porobić. Dobra, mamy kolejnego, Diego Groźnego, no i czy on też byłby do zrobienia, no to także jest wojownik. Tutaj ten, jak pokonamy Holundera, to i ten Diego Groźny powinien dosyć szybko zejść i dopiero 6. to jest taki znowu, można powiedzieć, kolejny blok. No ale dobra, no zobaczmy, jak to wyjdzie. No tutaj na niego też myślę, że z 200 grzybów sobie wydamy. Niech będzie, bo sami widzicie, że jak tutaj Kunegunda znowu podziała, znowu zrobi jakąś magię z unikami, to on jest do zrobienia i może byśmy na dzisiaj 373 wbili, przegonić znowu Demonko, znowu wrócić na fotel lidera, powiedzmy, jeżeli chodzi o tych paladynów na tym serwerze. No zobaczmy, jak to wyjdzie. 40 milionów, no zostaje mu co chwilę, z tych 240 mu zostaje 40, no to 200 jest zbite. To i tutaj te 40 powinniśmy w teorii zbić. Ale dobra, no popróbujemy, mówię, z 200 grzybków do 2200 powiedzmy i zobaczymy, jak to wyjdzie z tym Diego Groźnym. No Paladyn, no sami widzicie, że nie idzie to wcale tak kolorowo. Zaraz wam tu pokażę salę chwały, zresztą pewnie widzieliście na początku, ale no już tutaj podbijają te lochy bardzo, jeżeli chodzi o berków, już tam chyba mają po 383, 4 poziomy, także no my tym Paladynem tak jak przecinaki nie przechodzimy przez te lochy, ale i tak nie jest zły, i tak wydaje mi się, że gra mi się nim mimo wszystko przyjemnie, w dalszym ciągu to podtrzymuję. Okej, no dawaj, fajnie by było go tutaj pokonać, ale nie jestem pewien. Poczekajcie, co mi w ogóle wyleciało, bo nie zwróciłem uwagi. Wyleciało mi coś? Nie wiem. Poczekajcie, pokażcie mi to, Holunder. A, ta czapka, dobra, już zamuliłem, sorki. Mój błąd, lecimy dalej. No dawaj, no jakaś fajniutka próba i Diego pada. Potem mamy 6, to jest, nie pamiętam, zwiadowca albo mag. Chyba zwiadowca, ale mówię, no pewności nie mam, więc to jest tak czy siak już raczej blokada większa. No ale ten Diego, on jest tutaj jeszcze da spokojnie do zrobienia, tylko niech Kunegunda poczaruje troszeczkę. No a jeżeli nie, to trudno. No jeszcze wejdziemy sobie do tornada. Czy ja w strefie światła zrobię jakieś lochy? Nie jestem pewien, może tam jakieś popróbujemy. Czy coś tam jesteśmy w stanie pokonać jeszcze? No dobra, no 10 prób. 5, 4, 3, 2, 1. No i jeszcze tam była taka bliska 40 milionów, ale okej, no jak nie teraz, to niedługo. Jak widzimy, już jedzą tutaj, można powiedzieć, blisko do zrobienia. Ork na wilczku, on tutaj powinien paść, to już jest też do zrobienia. To jest pierwszy Hemoridor w mroku. No sami widzicie, że co chwilę jakieś tam 20 milionów dokładnie padły. Ile to nam w ogóle daje expa, bo ja tutaj byłem ciekawy. Ork na wilczku 120 milionów, no to nie za wiele, ale okej, niech będzie. Nie oglądamy nawet tej walki, nie ma co. I dobra, i mamy trollowe trio. Trollowego trio raczej jeszcze nie, więc nie ma co. Zresztą sami widzicie, ile ta expa daje. Dalej, co my tutaj możemy jeszcze porobić? No zaraz do tego tornada, zobaczmy sobie tą strefę światła. Czy my jesteśmy coś w stanie tutaj kliknąć? Nie umarła armia, wojownik, dosyć mocny wojownik zresztą. W sensie no, mocny. Siły ma mało, tylko HP ma bardzo dużo. Jak to tutaj z nim wygląda? Padł, okej, pokonany, super. Obejrzymy sobie tą walkę, mamy pierścionek, 3 miliony. No dobra, no na razie damy go na bok, ale będę musiał go sprzedać, bo już zobaczcie, że mamy bardzo mało miejsca w tym naszym ekwipunku. Nie umarła armia, zobaczmy. 22 miliony fireball, więc jak na jego życie to nie za wiele. No i jak to tu wygląda? No, fajny krytyk. No powiem wam, że patrząc, ile on ma HP, no nie bija nas za wiele, bo mówię, no tej siły nie ma nie wiadomo ile, ale patrząc na to, ile on ma HP, to tutaj naprawdę musiał bardzo mało blokować. My tutaj zobaczcie, jakie mocne hity, 28,5, 20, prawie 8, 32, no tutaj właśnie takie 30, tutaj takie mocne kryty i dzięki nim pokonaliśmy i dostaliśmy 300 milionów expa, więc no opłaca się to bić. Kogo my teraz mamy? Mamy zwiadowcę. No i ten zwiadowca, no chyba jeszcze nie, go nie pokonamy. Chociaż tu widzicie, no schodzimy mu trochę. Ten fireball na zwiadowcy też dosyć fajnie działa. Ale nie, wydaje mi się, że nie. Dobra, lecimy dalej. Góra Olimp, Herkules, no to jest nie do zrobienia. Lecimy dalej. Uświęcona tradycją szkoła magii, to jest nie do zrobienia. To nawet na Berku mi stawiało tam opór. 13 piętro klikaliśmy. Esteros. Esteros, tutaj jest wzgardliwy Ramzej. No i co? No i czy on jest do zrobienia? 60 tysięcy siły, 132 miliony HP, 13 milionów mu tam zostało raz. No dobra, no popróbujmy, spróbujmy jak to wygląda. 9 milionów, 22 miliony, no zostaje mu to co chwilę bliskie te próby. Kurde, no jakbyśmy jeszcze to zrobili, to by był strasznie duży progres, strasznie dużo expika byśmy dzisiaj zyskali. Ale dobra, no zobaczmy, no jak mu zostało 20 milionów, to jest dosłownie 8 milionów. To jest jakiś jeden mocniejszy hitek. Dobra, no znowu 200 grzybów na niego, do 2800. 23 minuty już ma ten odcinek, liczyłem, że będzie miał z 20 max. A tutaj jak widzicie, Paladyn się w lochach znowu. Co nagrywamy z tego Paladyna ostatnio, to co chwilę jakieś tutaj... ogromne progresy robi, jeżeli chodzi o te lochy. Zobaczcie, ile razy mu tu zostaje tak mało HP. No to jest dosłownie jakieś mocniejsze hity albo jakiś jeden blok mniej tak naprawdę z jego strony, o ile blokuje. I jesteśmy w stanie to zrobić. No ale dobra, no zobaczmy. Mówię, do 2800 popróbujemy sobie, jak to wyjdzie. Oj, no kurczę, 9 milionów jak mu zostało. Zobaczcie, i takimi bliskimi próbami nas kusi, żebyśmy klikali dalej, a tutaj nic nie chce dalej się posunąć, nic nie chce dalej paść. Żeby w końcu przełamać te 9 milionów i żeby go pokonać. No ale dobra, no jeszcze 90 prób, zobaczymy. Kurde, jego to nawet by można klikać i klikać, bo ja wiem, że on jest do zrobienia. Tak samo jak i ten Diego Groźny w tym Esterosie w mroku. Oni tak samo po prostu są na ten moment do zrobienia, tylko wystarczy tutaj klikać i klikać. Ale raz, że nie chcę wydawać nie wiadomo ile na nich. Padł, okej. Muszę się zacząć rozgadywać, jak klikam lochy, to wtedy mi przerywają. Ramzej wzgardliwy, jak to tutaj wyglądało? 5 milionów, on ma siły bardzo dużo, więc... nie bijemy mu wcale nie wiadomo ile. 11 milionów krytyk z naszej strony. Znowu 10,5. Prawie 13. Prawie 17. Prawie 14. 21. no i prawie 19 i pokonany. Ok, dostaliśmy maskę, 38% złota, niestety na wszystkie cechy i nie mamy miejsca w ekwipunku, więc to musimy sprzedać. No i co? Poczekajcie, co tutaj chcę? No te pasy w teorii byśmy mogli, w sensie jednego mamy pas, jeden mamy pasek, ale mamy tu tyle tych epików, że możemy go sprzedać. Ok, został pokonany, zapiszemy go sobie oczywiście i lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy maga, no i tego maga myślę, że byśmy także byli w stanie kliknąć. 5 milionów dokładnie, no magowie to jest spacerek tutaj mimo wszystko, zapiszemy go sobie też bez licy, zobaczmy jak to tu wyglądało. No fireball blokowany, no i krytyk, on też krytyk, ale on wcale tak dużo nie bije, zobaczcie, więcej bije ten 13 piętro, ci magowie z tego 13 nam więcej bili niż oni. Dobra i okej, lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy złowrogiego gnoma i to jest też mag, okej. Czyli on też w teorii powinien być tutaj do ubicia, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, chociaż no on tutaj, zobaczcie, niby mag, dla berserka spacerek, a nam stawia opór i to dosyć spory. No on ma dużo dosyć HP, ale okej, też padł, super. I chyba 19 to jest wojownik, no i 19 to jest kolejny blok dla nas. Złowrogi gnom, krytyk on zwykły, krytyk zwykły, bez krytyka o dziwo, ale on też, no i tu dosyć mocny z naszej strony, no on żadnego krytyka nie dał, a my tylko jeden zwykły, więc no wiadomo, tak to powinno wyglądać. No i dobra, mamy obrońcę, obrońca to jest wojownik, no i jego tutaj nie tak dawno w zasadzie pokonaliśmy na berku, więc nie ma szans po prostu na pokonanie go. I dobra, i zobaczcie, bardzo malutko nam brakuje, aha, my nie mamy miejsca w ogóle, bardzo malutko nam brakuje tutaj do 374 poziomu, więc tak mi się wydaje, że sobie po prostu ten poziom dobijemy na tornadzie, przynajmniej taką mam nadzieję. Spróbujemy, no tutaj sęp, już pierwsza próba bardzo bliska, więc spróbujmy. To był ostatnio blok, który nas zatrzymał i ja tutaj nic już nie robiłem, żeby go pokonać, no ale dobra, no powinien paść. Skoro te bloki nam padają w lochach normalnych, no to i tornado powinno paść. 2 miliony znowu, ale to irytuje. Okej, no jak sam padnie, to mam nadzieję, że będzie jakaś ścieżeczka takich prostszych przeciwników. I później sobie... Ktoś mi pisał w ogóle, że w tornadzie takie kolejne bloki dosyć mocne się zaczynają od 620 poziomu, więc jeszcze powinienem pocisnąć. To tam w ogóle pod ostatnim odcinkiem z Paladyna. Więc no teoretycznie jeszcze z 11 przeciwników powinniśmy pokonać. Jakby ten sęp nam padł, no ale zobaczcie jak on tutaj nas mocno blokuje. 609 tornado. Ciekawe, że to jest takie mocne, że nie możemy przepchnąć. Nie możemy, no moglibyśmy, okej, pokonany, dobra, no i kolejny wojownik, no niedobrze, ale spoko, byleby ten 374 dobić, już tak na chama wycisnąć jeszcze przedawką i tak naprawdę będę zadowolony i szczęśliwy. 6 milionów mu zostało, 12 milionów, 10 milionów, no też jest do zrobienia, tutaj te tornadka dają dosyć sporo expa mimo wszystko. Dobra, kolejny padł i Skarabara co? No znowu wojownik, spoko. Ile jeszcze? Tutaj za 3-4, tak patrzę na pasek levela, chyba 3-4 musimy pokonać no chociaż nie, troszkę więcej. Mamy jakiś pasek, bo my jeszcze tutaj mamy, zobaczcie, ja zapomniałem, że my tu mamy miejsce jeszcze, i tu mam w ogóle też epiki swoją drogą, w ogóle o tym zapomniałem, dobra. To wszystko to też są zwykłe, tu mamy 10 milionów, tu mamy 2 miliony, no to 10 szkoda by było sprzedawać, to myślę, że sobie sprzedamy w razie czego. I dobra, i chyba na razie tyle, no jeden dosłownie przeciwnik i mamy to, mamy ten 374 level, więc dobra, pokonany, spoko, i mamy jakiś paseczek, od razu go dajemy tu, dajemy w siłkę i dobra, czy to jest znowu blok? Pokaż, no to jest wojownik, dobra, więc nie będziemy go już klikać. To by było na tyle, prawie półgodzinny odcinek, bardzo duży progres, wbiliśmy ile? 4 poziomy, 3,5 chyba dokładnie, więc bardzo dużo. Ja wam dziękuję za oglądanie, tak wygląda tutaj tabela powiedzmy. Alvaro z Antoniako się tutaj ścigają o top 1, 378 Maguli, Anabello też 378, Gilmak 366, no a my tutaj tym Paladynem ciężko, bo ciężko, ale jakoś się pniemy w górę, 374 poziom, Demonko 372,5, więc 1,5 levela straty do nas, no ale na pewno tam ma mniej lochów, nie, bo on bo on jednak mimo wszystko, no dzisiaj żeśmy sporo zrobili tych lochów i to nam dało tego expa. No i tutaj kolejni paladyni, no Tezariach 363, więc 11 leveli do tyłu. No i jest tutaj Dermoeman, którzy grają swoją drogą sumiennie i już nas tutaj można powiedzieć, że doganiali, był taki okres po prostu, że nas doganiali, ale i tutaj Der do nas traci 10 leveli, więc no ciężko, tak naprawdę dogonić nas raczej nie dogonią, chyba że ja albo Demonko byśmy skończyli grać, no ale to raczej nie wchodzi w grę. Okej, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy 5. komentarzu, zostawcie komentarz o treści Paladyn, Battle Mage Power. Dzisiaj po raz kolejny to udowodnił. Przypnę oczywiście serduszko. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć!